the Life Achievement Award is Stanislaw Wawrzyk. Born in Władysław, he grew up in Poland, has been conscripted into the German army, but later escaped from Germany and joined the Polish Second Corps. He was trained in military radio communications. He left Poland and moved to the U.S. in 1956 and became an engineer for the Hammond Organ and Thomas Organs. He has been a member of three Polish American Congress over 50 years, and to this day is very heavily involved in Polonia. This is Stanislaw Wawrzyk. Wielki zaszczyt otrzymać wyróżnienie konkretne. Bardzo serdecznie dziękuję prezesowi i zarządowi Komitetu Spraw Polskich. W moim gronie dziękuję za dużą pomoc w sprawie społecznej. Dziękuję naszym dzieciom za wspieranie. Raz jeszcze bardzo dziękuję. I am honored to receive the award from the Polish American Congress, for which I thank the President and the Committee. Dobry wieczór Państwu. Czy słychać mnie? Również chcę się dołączyć do podziękowań, jaki zaszczyt męża mojego spotkał. Dziękuję Kongresowi Polonii Amerykańskiej, dziękuję pani prezes, dziękuję Komitetowi Spraw Polskich, dziękuję wszystkim moim przyjaciołom, naszym przyjaciołom, którzy przybyli dzisiaj. The recipient of the Community Award tonight is the Reverend Stanislaw Wawrzyk, born in Nice, Poland. Person in the Polish community and an active member of many Polish organizations. Father Torbeck, you are a recipient tonight. Thank you so much for honoring me tonight, and I think this community award, that means that each of you who are here tonight is the part of this award. Thank you so much for being with me tonight. Especially I would like to thank parishioner of St. Ferdinand Parish and workers of our parish. Thank you, Knights of Columbus, Ushers, Highlanders, Good Shepherd, John Paul II Foundation, Polish School, English School. And yes, could you please stand, parishioner of St. Ferdinand? Thank you so much for being with me. Of course, this alderman, Ariel Ray Boyras, is our parishioner. He was in the church tonight, in the morning today. Thank you so much, Polonia Assembled. Thank you, St. Constance parishioner. They are here tonight. Well, was my first parish. And community, it means unity. And 35 years ago, John Paul II, when he visited Chicago, when he said Mass at Five Holy Martyrs, he asked us to build unity. And let us build unity and community. Thank you. God bless you. Tonight is Wojciech Krakowski. Wojciech is a freelance award of the Polish
poet. He also wrote the lyrics for the cabaret show Bachin and authored two books. We honor him tonight with the appropriate media award in the gift. Jestem zaszczycony nagrodą Kongresu Polonii Amerykańskiej. Chciałbym podziękować wszystkim swoim czytelnikom, których przez 12 ostatnich lat czytali moje felietony w dzienniku związkowym, w wydaniu weekendowym. Jestem również zobowiązany do podziękowania firmie Polana, która mnie trzymała przy życiu, wypłacając mi regularne pensje przez te lata, ponieważ pisanie jest tu rzeczą raczej niedochodową. Dziękuję jeszcze raz Kongresowi Polonii Amerykańskiej. This award is very prestigious for me. It is very memorable for me. Thank you. The recipient for the sports award tonight is Captain Andre Pietrowski. Born in Kosovo, Poland, he became a sailor, later received his captain's degree in 1975. His first voyage as captain was in 1976 between Poland and New York, commemorating the American bicentennial. Forced to leave Poland by the communist regime, Captain Pietrowski moved to the United States. Among his many adventures, he has sailed the Atlantic Ocean between the Caribbean and Europe, not once, not twice, but 14 times. Captain Pietrowski. Ladies and gentlemen, szanowni państwo, wydaje mi się, że chyba jestem pierwszym żeglarzem w ogóle w historii nagród polskiego dziedzictwa i chciałbym, żeby to trwało oczywiście, żeby następni żeglarze mogli tutaj na moim miejscu stać i zdobywać równe nagrody. Natomiast chciałem przypomnieć, że ja co prawda byłem bardzo zdziwiony, że dostałem nagrodę sportowca. Nie wiem, czy państwo wiedzą, ale mam 66 lat. Ze sportem troszkę gorzej. Natomiast myślę, że całość, ta nagroda jest za po prostu pływanie po morzach i oceanach świata. Ja uważam, że to jest niezwykle ważna sprawa. Każda kraina w Polsce, Polonia amerykańska, kanadyjska i jakakolwiek ma pewne rzeczy do spełnienia. Żeglarze polscy i polonijni mają swoją działkę, którą muszą obrobić. Proszę sobie wyobrazić, że kraj, który ma 38 milionów ludzi, mimo że wrogowie starali się zdecydowanie, żeby było mniej oczywiście, i 15-milionową diasporę nie może odpuszczać mórz i oceanów. Przypomnę jeszcze, że największy marynistyczny pisarz angielski to Józef Konrad Korzeniowski. Nie byłoby go, gdyby nie morze, gdyby nie służba na żaglowcach, na okrętach. Nasza rola jako żeglarzy, a szczególnie moja, bo biogram mój jest państwu znany w broszurze. Natomiast przypomnę, że rejsy, które odbywałem, służyły głównie najpierw promowaniu Polski. Ten pierwszy akt się nazywał Solidarity. To dokładnie jest Solidarność. To było w rocznicę stanu wojennego. Natomiast dzisiaj bardzo ważna rola jest i ta rola musi przypaść żeglarzom polonijnym. Polonijni żeglarze muszą być partnerami polskich w opływaniu mórz dookoła świata, bowiem jest to rejon, który kraj jak Polska i Polonia zagraniczna, 15-milionowa, musi się zająć. To jest miejsce, gdzie promocję polskości i patriotyzmu możemy przeprowadzać bardzo, bardzo skutecznie. Chciałem powiedzieć, że ta nagroda jest jednocześnie moim ukłonem, moją dedykacją do człowieka, którego spotkałem po drodze, który był pierwszym żeglarzem polonijnym. Mówię o kapitanie Władysławie Wagnerze. Kapitana Wagnera spotkałem
Czterokrotnie w swoim życiu i uważam, że były to jedne z najważniejszych spotkań właśnie w moim życiu. Kapitan Wagner był pierwszym Polakiem, który opłynął świat dookoła na jachcie żaglowym. Wypłynął z Gdyni w 1932 roku, 9 lat. Jest to drugie spotkanie, pierwsze było w 2012 roku. Nagrody dziedzictwa. Nie wiem, czy w ogóle istnieje coś takiego, czy kapituła Kongresu Polonii Amerykańskiej stanu Illinois przewiduje pośmiertne nadawanie, że tak powiem, nagrody dziedzictwa polskiego, ale kapitan Wagner jest tym, który powinien dostać jako pierwszy z polonijnych żeglarzy. Ja dziękuję kapitule za wyróżnienie. Chciałem powiedzieć, że moje rejsy, które się odbywały po morzach i oceanach świata, zawdzięczam mojej załodze. Tutaj właśnie kolega, który mnie filmuje, jest jednym z moich załogantów, Leszek Groman. Kolejny mój załogant siedzi tam przy stoliku, Roman Popławski. No i oczywiście nic by się nie odbyło bez zespołu brzegowego, który nas wzmacniał, pomagał nam, powiedzmy, na tych drogach oceanicznych świata. To jest Bogumiła Kosina, która siedzi przy stoliku numer 4. Marysia Tutek i Wanda Lisiecka. Oprócz tego wielu, wielu innych. Ja jeszcze raz dziękuję bardzo i proszę szanowną kapitułę, żeby zawsze mieć na podorędziu i na uwadze żeglarzy polonijnych. Oni naprawdę robią bardzo dużo. Dziękuję. Congratulations, Captain. Our final award tonight is the Historian Award. Ben Pogorzelski is a writer and editor for Forgotten Chicago, as well as the Vice President of the Northwest Chicago Historical Society. Ben's interest in government and social justice go back to his childhood, when he participated in Chicago area rallies supporting the Polish Solidarity Trade Union against the communist government and all of his father. Ben has co-authored three history books from the Images of America series on the neighborhoods of Portage Park, Bridgeport and Avondale. Ben has been actively involved in a number of community initiatives, improving the overlooked northwest side of Chicago, as well as the installation of historic books, kiosks at Six Corners, the murals and community garden at the Addison and Avondale, as well as the Polish Triangle Coalition. I'd like to welcome Dan Pogorzelski. I owe my friend Representative Rob Martwick, my friend Trustee Mark Dobrzycki, President Frank Spula, Irene Moskal, Father Jankowski, Father Torba, but above all, I owe my family who sit right there. My father, my mother, who slaved endless hours, whether it's homework, Polish school, sports, things that I think they'd rather not talk about, you know, childish things. But that's the story of all of us. You see, it's families. Families who didn't care what it took, but to help their children, their community, and others. That, writ large, is all the history, because just like I benefited from the countless hours that my parents worked on my behalf, so we have benefited. Who built the beautiful Polish churches that we see in Chicago? Who built beautiful buildings? Those were our forebears. Who did they do it for? They did it for us, for Polonia. That is who we owe.
And I'd like to just end it by saying, tak jak mówiono o żołnierzach wyklętych, jeżeli my zapomniemy o nich, to niech Bóg zapomni o nas. I would like to thank all the people who served with me, the Vice President, Zenon, Mrs. Borish, our directors, well, our Vice Presidents. Thank you so much for all you contribute to Polish-American Congress, because it's very important we keep Polish-American Congress going. Whether I stay or whether I leave, we need to promote Polish-American Congress. We are Poles, and we should show ourselves. We should go out and vote. We should do our obligations. We should do all of these things. It's very, very important. We have wonderful people running for office. We should be dedicated to voting for them to get out the vote. I want to thank all the recipients here tonight. I think you're great people. I love Polish people, except I married an Italian, but he was a good Italian. He knew how to sing Polish songs. So I thank you again. You're a wonderful bunch of people. I'm so pleased that you were able to turn out. God bless you. And I'd like to thank Maria Roszek now. I have a gift for Maria Roszek for helping us here tonight. Maria, where are you? Come on, Maria, let's go. And all the ladies that helped us out in the corridor for the tickets and everything, I'm surely appreciative of everything you do. I'm appreciative of our members. I would like to see more members. I think it's important to keep this going. So thank you again. God bless you. And Stolat. Okay. Stolat, Stolat, niech żyje, żyje nam. Stolat, Stolat, niech żyje, żyje nam. Jeszcze raz, jeszcze raz. Chciałam podziękować jako organizator, współorganizator tego bankietu wszystkim gościom. Naprawdę bardzo, bardzo dziękuję. A zwłaszcza bardzo dziękuję wszystkim z parafii świętego Ferdynanda. Bo z tak licznej grupy to chyba nigdy nie było. Jest 600, tutaj tam jeszcze są złożeni. Dziękuję bardzo wszystkim za to, że przyszli tak licznie oklaskiwać księdza proboszcza Zdzisława Torbę. Naprawdę jemu się to należy. Dziękuję bardzo i dziękuję jeszcze raz wszystkim za przybycie. Każdy z was jest bardzo ważnym gościem dla nas. I zapraszamy za rok. Dziękuję. Would Mr. Bieninda and his wife please step up to say a few words? Mr. Bieninda, are you still here, I hope? Please step up. We'd like for you to say a few words, sir. I'd like to congratulate all our recipients. Thank you for coming again. God bless you. And we're going to take a picture. Thank you. Jeszcze jako współorganizator tego bankietu chciałam podziękować, pogratulować wszystkim laureatom. Naprawdę zasłużyli sobie na to. Dziękuję. Ja również dołączam się do podziękowania i gratuluję. Gratulacje dla wszystkich laureatów tegorocznych. Gratulacje dla Kongresu Polonii Amerykańskiej i gratulacje dla pięknego i wspaniałego narodu polskiego. 100 lat. Brawo.
Proszę, proszę, proszę. Teraz ja po mieście z panem.